Listopad 1956 roku. Od 8 lat trwa zimna wojna. Nagle wybuchają dwa kryzysy. W zbuntowanym Budapeszcie oraz na kanale Sueskim sytuacja jest przez kilka dni bardzo napięta. W Egipcie Nasser nacjonalizuje francusko-brytyjski kanał. Oba kraje wraz z Izraelem postanawiają uderzyć. Pod koniec lipca, gdy wybuchł kryzys, chciano usunąć Nassera. Trzej szefowie rządów zadecydowali o wojnie, nie konsultując jej z parlamentami. Zrzucono nas ze 150 metrów. Gdyby spadochron się nie otworzył, nie zdążylibyśmy uruchomić zapasowego. Fedaini nas ostrzeliwali. Lądowaliśmy i byliśmy przerażeni. W Budapeszcie wybucha bunt przeciwko reżimowi. Zginą tysiące Węgrów. Nagle usłyszeliśmy dobiegające zewsząd strzały z broni automatycznej. Nie mieli szans, by wygrać z Sowietami. Im bardziej walka była irracjonalna, tym walczący byli większymi bohaterami. Związek Radziecki miał szczęście, że jednocześnie trwał konflikt suezki, dzięki czemu mógł działać po swojemu. Świat stał na progu III wojny światowej. Nie sądziliśmy, że Zachód mógłby opuścić Węgry. Listopad 1956. Dni, które zmieniły świat. Od blisko 100 lat kanał Suezki łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Dzięki niemu statki nie muszą opływać Afryki. Ten ważny szlak handlowy jest także źródłem dochodów dla zachodnich właścicieli. Nasser uznał, że jest to forma kolonializmu. 26 lipca 1956 ogłasza narodowi, że kanał należy do Egipcjan. Wiele przyczyn złożyło się na nacjonalizację kanału Suezkiego. Bez wątpienia kwestie finansowe, albowiem Egipt pobierał nieznaczną część dochodów. Ponadto kwestia wpływów politycznych. Chodziło o to, by dać nauczkę zachodnim mocarstwom, kolonizatorom, Francji oraz Anglii. Trzeci świat się raduje, a Nasser staje się jego bohaterem. Jednak na Zachodzie jawi się jako niewygodna postać. Nasser reprezentował nowy model sprawowania władzy w Egipcie. Waleczny, agresywny, czyli niezgodny z linią brytyjską. Począwszy od marca 1956, to znaczy przed nacjonalizacją kanału Suezkiego, Guimollet wraz z francuskim rządem przeczuwali, że zważywszy na osobowość Nassera, coś się w Egipcie wydarzy. Po pierwsze, Nasser wspierał algierskich nacjonalistów z Frontu Wyzwolenia Narodowego walczących przeciwko Francji. Po drugie, Nasser chciał stworzyć to, co nazywano panarabskim księżycem, czyli federacją całej strefy biegnącej od Libanu do francuskich kolonii Magrebu. Straty są nie do przyjęcia dla przywódców francuskich i angielskich. Premierzy Guimollet oraz Anthony Eden mają o Nasserze bardzo złą opinię, uważając go za nowego Hitlera. Eden był człowiekiem emocjonalnym. W czasie kryzysu często nawiązywał do lat 30. i ówczesnych wydarzeń. Według niego Nasser był dyktatorem, kimś, kogo należało bezzwłocznie powstrzymać. W roku 1945 konferencja w Jałcie wprowadziła nowy podział Europy. Zachód i ZSRR bacznie się sobie przyglądali i zbroili. Trwała zimna wojna. Na Węgrzech rządziła partia komunistyczna. Premier Rakosi był najlepszym uczniem Stalina. Tymczasem u starszego brata zachodziły zmiany. W
Rok 1956 był bardzo ciekawy. We wschodniej Europie odbył się 20. zjazd, który zapoczątkował rewolucję. Nikita Chruszczow nie tylko wyjawił stalinowskie zbrodnie oficjalnie oraz w tajnym raporcie, ale przede wszystkim opracował teorię pokojowego współistnienia. Według niego na świecie panował pokój, a każdy kraj Europy Wschodniej mógł rozwijać się samodzielnie według własnej odrębnej drogi. Czerwca w Poznaniu robotnicza manifestacja przerodziła się w zamieszki. Zginęły 74 osoby. Setki zatrzymano i osądzono. Na Węgrzech sprzeciw wobec reżimu był silny, choć nie tak wyraźny. Większość Węgrów uważała zachodnie demokracje za przyjaciół. Mimo że byliśmy sowieckim satelitą, dla nas wrogiem był Związek Radziecki. Szansą dla Węgier był Imre Nagy. Sprawował urząd premiera od czerwca 1953 do kwietnia 1955. Zwolnił więźniów politycznych i zamknął obozy pracy. Mimo że wykluczono go z Komitetu Centralnego, w 1956 stanowił dobrą alternatywę. Zaangażował się w reformy mające na celu dekolektywizację. Tego oczekiwało społeczeństwo. Po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Węgrzy oraz Polacy zaczęli wierzyć, że istniała znośna wersja narzuconego im komunizmu. To nowe zjawisko znacznie nasiliło się latem. Od maja 1955 wojska radzieckie były wszędzie w ramach Układu Warszawskiego. Od 26 lipca 1956, po nacjonalizacji kanału Suezkiego przez Nassera, zapanowała jednomyślność klasy politycznej w sprawie konieczności zareagowania. Należało zmusić Nassera do zwrócenia kanału Suezkiego metodami dyplomatycznymi lub militarnymi. W sierpniu odbyła się konferencja w Londynie. 22 mocarstwa przyznały własność Egiptowi, proponując utworzenie Rady Nadzorczej podległej ONZ. Nasser odmówił, gdyż Rosjanie dostarczyli mu broń i kredyty. Z punktu widzenia Londynu, działania dyplomatyczne miały na celu pokazanie całemu światu, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, ZSRR, ONZ, że Francja oraz Wielka Brytania zrobiły na drodze dyplomatycznej wszystko, co w ich mocy, dla uzyskania porozumienia odpowiadającego Nasserowi i rządowi egipskiemu oraz reszcie świata. Dziewiątego września australijski premier wręczył tekst Nasserowi, który go odrzucił, co było do przewidzenia. Jeśli chodzi o sprawę kanału Suezkiego, lato 1956 było okresem pozorów. Zachód, pragnący poszanować demokrację i instytucje międzynarodowe, próbował podejmować działania, które nie miały szans powodzenia. Dyktator doskonale wiedział, do czego dążył i miał po swojej stronie cały naród. Gra odbywała się na dwóch płaszczyznach. Był oczywiście aspekt dyplomatyczny dla zachowania pozorów, pod przykryciem którego Brytyjczycy w spokoju mogli przygotowywać na wszelki wypadek operację wojskową. Dwudziestego trzeciego września 56 Francja oraz Wielka Brytania złożyły wniosek do ONZ. Na przełomie 14 i 15 października przegłosowano pierwszą dużą rezolucję ONZ, w której starano się uregulować różne problemy. Niestety kilka dni później rząd radziecki zgłosił weto, w wyniku czego rezolucji nie przyjęto.
Po jej odrzuceniu, Francja wraz z Wielką Brytanią postanowiły rozpocząć działania wojenne na kanale Sueskim, przygotowywane od końca lipca. W przeddzień głosowania w ONZ, ZSRR zgodziło się na powrót Nodziego. Człowiekiem, który rządził podczas rewolucji węgierskiej, był Imre Nagy. Chciał być postępowy. Był przebiegły i doskonale znał system. Starał się utrzymać fikcyjny brak konfliktu z Sowietami. Przemawiała przez niego chęć zmiany, lecz przy jednoczesnym przekonaniu o nieuchronności pozostania w wiadomym systemie. Natomiast w społeczeństwie wybuchł spontaniczny bunt. Społeczeństwo zrobiło krok dalej, a sam Nagy został wciągnięty w prawdziwą rewolucję. 23 października, skandując hasło "Rosjanie wynocha", tysiące pokojowo nastawionych manifestantów napływają na plac Bema, solidaryzując się z Polakami. Protestujący w euforii rozdzielają się. Część idzie do parlamentu, inni w stronę radia, gdzie chcą nadać swoje postulaty. 23 wieczorem na ulicach było wielu manifestantów. Nagle rozeszła się wiadomość, że idziemy do radia. Cały tłum przemieścił się tutaj, w okolice siedziby radia. Tutaj miały miejsce pierwsze walki. Do powodzenia operacji w Egipcie Francji potrzebny był Izrael. Teraz liczyła się szybkość. W tym domu, w Sèvres, po przybyciu izraelskich negocjatorów podjęto decyzję o użyciu siły. Poleciał po nich samolot, który potajemnie wylądował na lotnisku w Bretigny. Przybyło ich kilku: Ben-Gurion, Shimon Peres, Moshe Dayan i inni. Pierwsze rozmowy między Francuzami a przedstawicielami Izraela miały miejsce 22 października. Plan polegał na tym, żeby Izrael zgodził się jako pierwszy zaatakować Egipt, wysyłając spadochroniarzy na Półwysep Synaj. Francuzi z Anglikami mieli się włączyć jako rozjemcy, by zapobiec eskalacji konfliktu między Izraelem a Egiptem. Pretekstem dla Francuzów i Anglików byłoby rozdzielenie walczących. Negocjacje trwały 3 dni. Ważną rolę odegrał minister spraw zagranicznych Christian Pinault. Francja i Izrael chcieli tego samego. Guy Mollet porozumiał się z Ben-Gurionem, dawnym przeciwnikiem Brytyjczyków. Izrael był młodym państwem. Istniał zaledwie 8 lat. Potencjalnie mógł zostać nowym sprzymierzeńcem Brytyjczyków. Sytuacja była delikatna. Brytyjczycy rozumieli, że ich tradycyjne zaufanie do krajów arabskich oraz stosunki, jakie z nimi utrzymywali, mogły ulec pogorszeniu. 23 Christian Pinault udał się na jeden dzień do Londynu, gdzie spotkał się z Antonym Edenem. 23 rząd brytyjski wyraził swój dystans wobec Francuzów. Tekst pełen dwuznaczników pokazuje, że współpraca z Izraelem nie była oczywista. Przekonali Izrael do ataku. 24 wieczorem 3 kraje podpisały protokół z Sèvres. To zaskakujący dokument bez nagłówków, z parawkami Ben-Guriona oraz Guy Molleta, w którym zapisano niejawne działania. 29 października 1956 wojska izraelskie rozpoczną operację przeciwko Egiptowi. Każda strona znała i akceptowała swoją rolę w tajemnicy przed resztą świata. Wojska anglo-francuskie zajmą kluczowe punkty kanału Sueskiego.
opisano dwufazowy manewr w zakresie tajnej współpracy. Rządy trzech państw zgadzają się, że Izrael nie zastosuje się do wezwań o wycofanie się. Później mówiono o spisku z Sewr. Nie odnaleziono oryginałów tego wyjątkowego dokumentu. Postanowienia protokołu są tajne. Tego wieczoru zajęci własnymi sprawami negocjatorzy z Sewr zaledwie wspomnieli o sytuacji w Budapeszcie. Nazajutrz Noć wygłosił apel o zachowanie spokoju w mieście ogarniętym strajkiem. Ogłoszono stan wyjątkowy. Radio podało informacje o walkach. Dwudziestego piątego powiedziano nam, że wszyscy powinniśmy wrócić do pracy. Tłumy wyszły na miasto, ze mną włącznie. Ludzie weszli z węgierską flagą na radziecki czołg. Szliśmy za czołgiem w kierunku parlamentu. Stały tutaj inne czołgi radzieckie chroniące parlament. Stałem w pierwszym rzędzie. Tutaj stał oficer radziecki. Machał i mówił nam, żeby się zatrzymać. Tłum napierał, a oni nie wiedzieli już, co robić. Szybko weszli do czołgów. Tłum szedł naprzód. Część osób wspinała się już na schody, żeby podjąć rozmowy. Ludzie nie mieli broni. Nagle usłyszeliśmy dobiegające zewsząd strzały z broni automatycznej. Nie wiedzieliśmy dokładnie skąd, z wyższych pięter lub z dachów budynków. Wybuchła ogromna panika wśród 30-tysięcznego tłumu, do którego strzelano. Próbując znaleźć schronienie, zatrzymałem się u podnóża tej kolumny, skuliłem się na ziemi i zostałem przykryty przez innych ludzi, którzy starali się ukryć. Po chwili ludzie zaczęli się rozbiegać we wszystkich kierunkach. Mnóstwo osób zginęło. Mnie udało się wyjść z tego cało. Tam były radzieckie czołgi. Lecz to nie z nich strzelano. Strzelała policja polityczna, słynna AWO. Naprawdę nie byłem pewien, czy przeżyję. Panie prezydencie, otrzymałem list potwierdzający zgodę rządu francuskiego na ustalenia z 24 października. Informuję pan o liście se Idena. Potwierdzam akceptację Izraela ustaleń z Sewr. We Francji kilku oficerów opracowało plan działania. Minister armii Monory był wtajemniczony. Dla Francuzów operacja ta była całkiem naturalna. Francuzi zgodzili się dostarczyć sprzęt Izraelowi, coraz bardziej zaniepokojonemu odbudową przez ZSRR nowoczesnej armii egipskiej. Kryzys suezki przyspieszył bieg zdarzeń, jako że Izrael potrzebował nie tylko nowego sprzętu, ale także wsparcia wojska francuskiego. Pomocy udzieliła marynarka wojenna w postaci wsparcia artyleryjskiego z krążownika Georges Legg przy ataku na Rafah. Ponadto francuskie samoloty przemalowano na barwę Izraela. Francuskie maszyny zyskały gwiazdę Dawida zamiast trójkolorowej kokardy. Jeden z pilotów skomentował później, że byli korsarzami. Musieli także zostawić swoje francuskie dokumenty. Dostali fałszywe izraelskie. Jest oczywiste, że rząd francuski złamał wielokrotnie prawo międzynarodowe. Operacja miała kryptonim Muszkieterowie.
Sojusznicy byli gotowi. Francja zgodziła się na brytyjskie dowództwo. Brytyjski potencjał militarny dzięki bazom na Gibraltarze, Cyprze, Malcie zapewniał Anglikom solidną infrastrukturę w zakresie logistyki, transportu i sił powietrzno-morskich. Byli mocniejsi od Francuzów. Z wojskowego punktu widzenia było logiczne, że to Anglicy będą dowodzić operacją. Natomiast wielu brytyjskich oficerów nie podzielało francuskiego entuzjazmu wobec tej operacji. Operacja Muszkieterowie, przeprowadzona we współpracy z Izraelem według protokołów z Sèvres, była świadomym aktem agresji. Chciano powtórzyć desant z czerwca 1944, tylko na mniejszą skalę. Około 150 okrętów wojennych, 100 jednostek pomocniczych, to największa flota francuskiej marynarki w XX wieku. Zmobilizowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kilkaset samolotów obu armii, 5 lotniskowców i 2 helikopterowce. Po 25 października i masakrze przed parlamentem na Węgrzech wybuchło powstanie. Wszędzie w Budapeszcie dochodziło do walk między strajkującymi a policją polityczną. Największą bitwę stoczono przed budynkiem partii komunistycznej. Masy ludzi z ulicy sądziły, że w budynku partii komunistycznej przebywali znienawidzeni agenci tajnych służb AWO, którzy przetrzymywali zwolenników rewolucji. Dlatego 30 października zaatakowano budynek. Zagraniczni dziennikarze nadadzą tym starciom znaczenie symboliczne. Na placu Kostersak zginęło 20 osób. To bardzo ważne miejsce. Później reżim komunistyczny nazwał atak na siedzibę partii kontrrewolucją. Postawili znak równości między rewolucją a tymi budynkami. Opublikowali badania, w których twierdzili, że właśnie to wydarzenie wywołało interwencję radziecką. Nieprawda, to był jedynie pretekst. Świat nie był obojętny na los Węgier, ale nie zwołano Rady Bezpieczeństwa, mimo wniosku Francji i Wielkiej Brytanii. Początkowo Nagy próbował spełnić wolę Rosjan i położyć kres rewolucji. 28 października nastąpił pewien zwrot. Nagy zmienił stanowisko i przekonał do tego kierownictwo partii. Dostrzegł, że to nie była kontrrewolucja, ani faszystowskie zamieszki, lecz ogromny ruch demokratyczny. Od 28 października do 4 listopada wszystkie działania Nagy'ego skupiły się na obronie i poparciu rewolucjonistów. Nagy doprowadził do zawieszenia broni. 29 radzieckie czołgi opuściły Budapeszt. Tego dnia na Bliskim Wschodzie inne czołgi przeszły do ataku. Operacja wojskowa zaczęła się pod koniec października wraz z izraelską interwencją na Synaju. Odnieśli miażdżące zwycięstwo. Padło ultimatum przewidziane w Sèvres, lecz Egipcjanie je odrzucili. Pułapka z Sèvres była skuteczna. Gdyby któraś ze stron się nie zgodziła, wkroczyłyby wojska angielskie i francuskie. Rządy brytyjski i francuski mogły zwrócić się do parlamentów, ale Wielka Brytania się ociągała. Sprawa Suezka podzieliła brytyjskie społeczeństwo. Wśród elit rządzącej wówczas partii konserwatywnej IDENA doszło do nieporozumień. Tak samo było w Partii Pracy. Cały parlament, prasa i społeczeństwo się podzielili. Zgodnie z planem, siły powietrzne aliantów przeszły do akcji. W ciągu kilku dni Francuzi z Brytyjczykami oczyścili egipskie niebo. Oto jednak pojawił się większy wróg, amerykański prezydent Eisenhower. Stany Zjednoczone nie zostały uprzedzone o tych działaniach. W takich okolicznościach nie może być mowy o amerykańskim zaangażowaniu w konflikt. Gdy rozpoczęła się operacja, wywołując wściekłość prezydenta Eisenhowera i jego administracji,
Amerykańska szósta flota na Morzu Śródziemnym otrzymała rozkaz utrudniania życia Francuzom i Brytyjczykom. Samoloty szóstej floty symulowały ataki na francuskie okręty. Największym problemem były amerykańskie łodzie podwodne wpływające między eskadry francusko-brytyjskie. Omyłkowy ostrzał amerykańskiej łodzi podwodnej byłby fatalny dla naszej sprawy. Mieliśmy rozkaz atakowania tylko wrogich jednostek. Stop. Nie jest możliwe rozpoznanie bandery łodzi podwodnej w pozycji do ataku. Stop. Oceniam to jako wrogi akt. Stop. Proszę o rozkazy. Na Węgry wraca nadzieja. Usuwane są ślady walk, zezwala się na pluralizm. Rosjanie pakują walizki, a więźniowie polityczni zostają uwolnieni. Nazywam się Eugen Sujanski, jestem dawnym rewolucjonistą węgierskim. W 1949 roku miałem 20 lat i zacząłem wtedy organizować wśród młodzieży o poglądach zbliżonych do moich prozachodni i antyradziecki ruch oporu na wypadek wybuchu wojny. W chwili wybuchu rewolucji 23 października 1956 roku przebywałem w więzieniu. Traktowano nas bardzo surowo, ponieważ nie pozwalano nam spać. Przynajmniej mnie nie dawano. Powstańcy uwolnili nas 31 października. Wtedy dowiedzieliśmy się o rewolucji. To było niesamowite. Na placu przed więzieniem zgromadziła się masa ludzi. Całowali nas, głaskali. Dla nich byliśmy bohaterami. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Węgier Szabo zapowiedział negocjacje między Sowietami a przedstawicielami ludu węgierskiego. Upojeni odzyskaną nagle wolnością Węgrzy przyspieszyli reformy, rozwiązali partię komunistyczną i chcieli wyjść z Układu Warszawskiego. W tamtej chwili węgierscy przywódcy rzucili się niejako w przepaść. Decyzja o ogłoszeniu neutralności kraju miała daleko idące konsekwencje. Zgłosili ją w ONZ. Czynniki, które miały istotne znaczenie dla losów Węgier, to ustrój komunistyczny i brak partii rządzącej, jak również system komunistycznej Solidarności oraz rządy ZSRR w Europie Wschodniej. Podważono to w chwili, w której Noć wnioskował o wsparcie ONZ. Tym samym wyszedł z Układu Warszawskiego i sprzeciwił się całemu systemowi. Stało się to w 10 dni po 24 października. Dla ZSRR tego było już za wiele. Dwa dni po zapowiedziach Nodziego, bohater rewolty generał Maleter został aresztowany w Moskwie. Równolegle Sojusz Francusko-Brytyjski kontynuował swoje operacje. Do ataku było coraz bliżej. Drugi etap francusko-brytyjskiej interwencji nastąpił 5 i 6 listopada. Nazywam się Emil Godefroy. 5 listopada o 7.30 skoczyłem ze spadochronem w Port Fouad. To jest mój samolot. Lecieliśmy z dziennikarzami Danielem Camusem i Jeanem Royem. Ja byłem szósty. W samolocie czuliśmy ogromne zagrożenie do chwili skoku. Nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zostaniemy przyjęci na dole. À l'atterrissage.
Nazywam się Jean-René Coudray. 5 listopada 1956 zrzucono mnie w Porfuat w Egipcie. Przez 4 godziny lotu czytałem Kochanka Lady Chatterley. Było ciasno, więc leżałem na podłodze i czytałem. Po południu 4 listopada mieliśmy krótkie szkolenie dotyczące skoku ze spadochronem z uwzględnieniem wąskiej strefy lądowania. Ale ja znalazłem się nad samym kanałem. Ciągnąłem linki najmocniej jak mogłem, próbując nie wpaść do kanału. Nie udało mi się, wpadłem do wody po pas. Znalazłem się sam. Starałem się dołączyć do oddziału. Potem na drugim brzegu ujrzałem podporucznika Fesle. Zdziwił się, że żyje. Miałem skakać rano, natomiast jeden z sierżantów z grupy miał złe przeczucie, wobec tego poprosił kapitana o zamianę ze mną. Skoczyłem po południu, a on rano. Tak chciał. Niestety zestrzelono go w powietrzu. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, było nam bardzo ciężko. Nazywam się Jean Langlois. Byłem kapralem w 4. kompanii. Nie tylko widziałem wsparcie lotnicze, ale także je czułem na własnym ciele. Gdy szliśmy naprzód, spadały na nas łuski. Myśliwce były tuż nad ziemią. Na miejscu natknęliśmy się na dwa rodzaje wrogów. Przerażonych fedainów, którzy zaczęli uciekać ze strefy zrzutu. Były tam też koszary, z których ostrzeliwano nas bronią maszynową. Z każdego okna strzelano z automatów. Ustawiliśmy karabin maszynowy i zaczęliśmy mierzyć w te okna. Wszystko dobrze się skończyło. Mierzył do nas egipski czołg. Doszedłem do wniosku, że muszę uciekać, nie chcąc czekać, aż trafi mnie pocisk. Wtedy jeden z podoficerów powiedział mi, że wydano rozkazy i lotnictwo wszystkim się zajmie. Nie zdążył skończyć zdania, gdy nadleciał francuski myśliwiec. Pierwszy pocisk spadł obok. Samolot szybko zawrócił, spuścił drugi pocisk i było po czołgu. W ONZ Rosjanie głosowali z Amerykanami za zawieszeniem broni w Egipcie. Odwracali uwagę od tragedii, która rozgrywała się na Węgrzech. Noć tracił kontrolę nad sytuacją. Sowieci podjęli decyzję o interwencji, albowiem cały ustrój komunistyczny był w niebezpieczeństwie. Bez sowieckiej interwencji Węgry już nigdy nie byłyby krajem komunistycznym. Czwartego listopada setki czołgów ruszyły na Budapeszt. O świcie obudziła mnie kanonada. Wybuchy, karabiny i pistolety maszynowe. Nie rozumiałem, co się dzieje. Włączyliśmy radio, bardzo głośno. Wkrótce usłyszeliśmy oświadczenie Imre Nagyego, który informował o sowieckim ataku na Węgry, mającym na celu obalenie demokratycznego rządu. Nasze wojska walczyły, rząd był na miejscu. Poinformował o wszystkim naród węgierski oraz cały świat. Wysłuchaliśmy hymnu węgierskiego i Ave Maria Schuberta.
Bardzo istotne jest rozróżnienie dwóch interwencji sowieckich. Pierwsza, raczej ograniczona, została przeprowadzona o świcie 24 października i miała na celu przestraszenie ludzi. Zastosowano model z Berlina, gdzie udało się stłumić zamieszki, pokazując czołgi. Jednak to się nie udało na Węgrzech, gdzie metoda ta odniosła odwrotny skutek. Rewolucyjny bunt przekształcił się w walkę o wolność. Druga interwencja nie była już ograniczona. Podczas pierwszej żołnierze nie mieli prawa strzelać, ewentualnie w obronie własnej. Zatem operacja była niewielka. Natomiast podczas drugiej interwencji, 4 listopada, nie obowiązywały te zasady. Sowieci mogli użyć wszelkich środków, by jak najszybciej stłumić rewolucję, niezależnie od liczby ofiar. I tak właśnie zrobili. Dlatego było tylu zabitych. Történt hatalmas emberáldozatok és hatalmas anyagi áldozatok árán. Natychmiast sięgnęliśmy po broń i próbowaliśmy przeszkodzić sowieckim oddziałom w dostaniu się do kina Korwin i otaczających je budynków. Zaczęły się ciężkie walki. Od samego początku pasaż Korwin stanowił najważniejsze stanowisko rewolucjonistów. Nikt nie wyobrażał sobie, że dojdzie do walk zbrojnych. Natomiast oni walczyli właśnie tutaj z sowieckimi oddziałami podążającymi przez Kiruth, Aleją Ulloy oraz mostem Petőfiego. Większość moich działań bojowych polegała na niedopuszczaniu radzieckich wojsk, na odpieraniu ich. Walczyliśmy o każde piętro. Rzucaliśmy na dół koktajle Mołotowa, granaty, prosto w kierunku sowieckich przejeżdżających dołem pojazdów pancernych. To było na początku, natomiast 4 listopada zostało nas zaledwie kilkuset na polu walki, bez dowództwa. Każdy zgodnie z własnym sumieniem i w zakresie własnych możliwości. Tworzyły się małe grupki. Nie byliśmy samobójcami, choć wielu spośród nas zginęło lub zostało rannych. Natomiast mieliśmy nadzieję. Chcieliśmy utrzymać się jak najdłużej. Myśleliśmy, że to będzie kwestia kilku dni. Nie sądziliśmy, że demokratyczny Zachód mógłby opuścić Węgry. Węgrzy liczyli na wsparcie z Zachodu. Nie oczekiwali interwencji NATO, ale mocnych reakcji. Tymczasem operacja Suezka znacznie zaciemniła obraz sytuacji. ONZ było obojętne wobec sytuacji na Węgrzech. Zajmowało się strofowaniem Europy za walki w Egipcie. Znajdowaliśmy się przed wąską kładką. Porucznik Fesle wydał rozkaz przejścia kanału, by połączyć się z oddziałami Anglików. Nie byliśmy przekonani, lecz gdy już mieliśmy ruszyć, nastąpił wybuch na samym środku kładki. Dostrzegliśmy egipskich komandosów, którzy przyszli ją wysadzić. Koledzy przeładowali broń i posłali w ich stronę 4 czy 5 serii. Później widzieliśmy ciała komandosów unoszące się na wodzie. Wiele osób zginęło. Pamiętam, że po drodze do koszar wszędzie leżały
zmasakrowane ciała ludzi w czarnych beretach. To była rzeź. Zginęło wiele tysięcy egipskich cywili. Dlatego, że Brytyjczycy ostrzeliwali wszystko z okrętów. Dbano o ograniczenie szkód pobocznych, co jest nowoczesną postawą, ale i tak po stronie egipskiej było wiele ofiar. Walka nie trwała długo. Nie wiem dokładnie ile, kilka godzin, ale w nocy już się skończyła. My skakaliśmy po południu, jednak noc szybko zapadła i było już po wszystkim. Alianci osiągnęli wszystkie cele kosztem 40 ofiar własnych. Pokryte wrakami ujście kanału było już pod kontrolą. Droga do Kairu stała otworem. Spiskowcy z Sewr zaliczyli prawdziwy sukces. Tymczasem, równolegle do operacji wojskowych toczyła się gra dyplomatyczna i prawdziwy wyścig z czasem Francji, Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Presja międzynarodowa rosła, zwłaszcza ze strony Nowego Jorku oraz ONZ. Rosyjski minister spraw zagranicznych Szepiłow ogłosił, że muszą działać w imię pokoju i bezpieczeństwa. Zagroził, że zbrojnie pomogą Egiptowi. Związek Radziecki miał ważne powody, by odegrać widoczną rolę w kryzysie sueskim. Chodziło o odwrócenie uwagi wspólnoty międzynarodowej od jego własnej agresywnej akcji na Węgrzech. Była to także doskonała okazja do wzmocnienia swojej pozycji na Bliskim Wschodzie, udzielając wsparcia arabskim nacjonalistom, takim jak Nasser. Rosja posunęła się bardzo daleko. Zagroziła Brytyjczykom odpowiedzią nuklearną, podważając bezpieczeństwo, a nawet istnienie Izraela. Francji też pogroziła. 5 i 6 listopada napięcie sięgnęło szczytu. 6 listopada Eisenhower został ponownie wybrany na prezydenta i natychmiast odrzucił radziecką propozycję wspólnej akcji militarnej przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii. W przerwach od służby mogliśmy wchodzić na częstotliwość Radia Monte Carlo. Dotarły do nas informacje dotyczące wydarzeń w Budapeszcie i sowieckie groźby o wystrzeleniu rakiet w naszą stronę. W Budapeszcie także wszystko działo się szybko. Mimo wielkiej odwagi bojownicy nie mogli nic począć wobec czołgów Armii Czerwonej. 90% Węgrów popierało rewolucjonistów i wypędzenie Sowietów. Natomiast tych z bronią w ręku było na Węgrzech 10-12 tysięcy, z czego 8 tysięcy w Budapeszcie. Między 5 a 8 listopada było nas zaledwie kilkuset we wszystkich redutach. Byłem świadkiem ogromnych aktów heroizmu bez żadnego dowództwa. Dla mnie jednym z największych bohaterów węgierskiej rewolucji był 25-letni robotnik z drewnianą nogą. Udało mu się zniszczyć kilka sowieckich czołgów. Młodzi chłopcy w wieku 15-16 lat, też powstańcy, po prostu go uwielbiali. Dziewiątego padły ostatnie punkty oporu i przywrócono radziecki ład. Zginęło 1945 Węgrów, a na 225 wykonano wyroki śmierci. Węgry wróciły pod sowiecki but. Represje trwały 5 lat. Noć oraz generał Malete zostali powieszeni w 1958 po parodii procesu. Ponad 200 tysięcy Węgrów uciekło z kraju. Dniem i nocą tysiące uchodźców próbują uciekać,
podczas gdy nieliczni partyzanci jeszcze walczą. Rewolucja węgierska była rewolucją romantyczną. Wykrzykiwano hasła "Niech żyją Węgrzy". Przyjęliśmy u nas uchodźców węgierskich, lecz mimo deklaracji nikt im nie pomógł. W latach 1953-56 amerykańska propaganda głosiła, że należy uwolnić kraje bloku sowieckiego. Jednak to były puste słowa. Nie zamierzali interweniować ani politycznie, ani militarnie. Amerykanie ponoszą odpowiedzialność za stworzenie tego fałszywego obrazu i nadziei. Ezzel a felszabadítási propagandával, ez bizony közvetett módon mégiscsak egyfajta felelősséget jelent. W Egipcie wszystko skończyło się 6 listopada, gdyż sojusznicy nie wytrzymali presji. Związek Radziecki straszył represjami i interwencją wspierającą kraje zagrożone ze strony Zachodu. Ale to była taktyka defensywna, nie ofensywna. Groźby miały na celu zjednoczenie obozu sowieckiego wobec zachodniego zagrożenia. Tymczasem były to puste słowa. Amerykanie wywarli ogromną presję na funta. Wyprzedawali swoje rezerwy, prowadząc do spadku kursu funta. Rząd brytyjski doszedł do wniosku, że jego rezerwy nie pozwolą mu podtrzymać kursu swojej waluty. Wielka Brytania nie mogłaby długo prowadzić tej walki. Partnerstwo z USA miało zasadnicze znaczenie. Dla Idena zagrożenie ze strony Amerykanów było ważniejsze niż sowieckie manewry. 6 listopada rano, w czasie lądowania sił francusko-brytyjskich, Guimolet został poinformowany, że Eden przerywa operację i to bez wcześniejszych konsultacji. Gdy rząd francuski wysłał wojskom przebywającym na miejscu rozkaz zawieszenia broni, jednocześnie poprosił, by posunęli się jak najdalej na południe dla uzyskania korzyści terytorialnych. Czy stał Buda? Byliśmy w gotowości. Sądziliśmy, że dojdziemy aż do Kairu, co wydawało się realne. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Dowiedzieliśmy się, że trwały negocjacje i że ONZ wyśle błękitne hełmy. To była nowość. Zastanawialiśmy się, jaka będzie ich rola. Żołnierze ONZ po raz pierwszy pojawili się właśnie w Suezie. Walki w Egipcie i na Węgrzech przerwano. Poświęcenie węgierskich rewolucjonistów, a także pokerowa zagrywka Francji i Wielkiej Brytanii na nic się nie zdały. Decydenci mieli świadomość, że stawką był podział świata. Jeśli wszystkie strony go uszanują, będzie pokój. W 1956 obowiązywały ustalenia z konferencji jałtańskiej i poczdamskiej. Nikt nie zamierzał ich podważać. Zorientowano się jednak, że naruszono stan równowagi. Nie możemy mówić o odwróceniu sojuszy. W Suezie Amerykanie pokazali wszystkim, a zwłaszcza Francji, Wielkiej Brytanii oraz innym członkom NATO, kto był szefem sojuszu, a nawet całego obozu zachodniego. Począwszy od 1956, zaistniało swoiste amerykańsko-rosyjskie dwuwładztwo, które zdominowało scenę polityczną i trwało do czasu, gdy prezydent Reagan rzucił słabszy Związek Radziecki na kolana. Mocarstwa te długo miały przekonanie, że są odpowiedzialne za cały świat. W 1956 oba obozy uważały się za równoważne oraz za przewodników dla państw o mniejszym znaczeniu. Mimo że rewolucja węgierska została stłumiona, była niezwykle znaczącym zdarzeniem w historii XX wieku. Plan de histoire mondiale, politique du XXe siècle,
ZSRR wraz ze swoją ideologią otrzymał ogromny, śmiertelny cios. Po tym wydarzeniu imperializm sowiecki przestał być tak bardzo atrakcyjny dla Zachodu. Węgierscy robotnicy byli najbardziej zagorzałymi przeciwnikami tego ustroju. Było to zarazem apogeum sowieckiej potęgi, jak i początek jej upadku. Przywrócenie siłą komunizmu w kraju, który próbował się z niego wyzwolić, wykazało, jaka jest istota tego ustroju. Wstrząs dla społeczeństw komunistycznych był ogromny. To od niego rozpoczęło się stopniowe rozsadzanie systemu od wewnątrz. Na kanale Suezkim wyjeżdżające oddziały były symbolem poniżenia. Natomiast bilans nie był w sumie negatywny. Jeśli istnieje jakaś pozytywna konsekwencja tego konfliktu, to jest nią przetrwanie Izraela. Przyszły prezydent Shimon Peres, który był osobiście zaangażowany w sprawę suezką, stwierdził, że francusko-brytyjska interwencja oraz francuskie wsparcie zapewniły Izraelowi 12 lat bezpieczeństwa. Geopolityka rządzi się swoimi prawami, ma swoje meandry i zawiłości. Listopad 56 wyraźnie pokazał, że wyrachowanie i egoizm są częścią stosunków międzynarodowych. Lecz uczestnikom tych zawirowań pozostały wspomnienia, gorzkie lub piękne. Myślę o moich biednych, dzielnych kolegach z drugiego pułku spadochronowego, którzy stracili życie. Zadaję sobie pytanie, dlaczego zginęli, skoro od razu zawróciliśmy? Mimo ryzyka śmierci, morza krwi, strasznych walk, to było dla mnie coś cudownego. Podczas naszej rewolucji czuliśmy, że powoduje nami idealizm w czystej postaci. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Marek Ciunar.